Jak zapewne wiecie, jeszcze przed końcem roku chwycimy za kontrolery i myszki, by zagrać w nową odsłonę Battlefronta, tym razem tworzoną przez studio Dice. Już w przyszłym tygodniu zobaczymy pierwszy trailer tej strzelanki, a to dobry pretekst, by trochę powspominać. Oto więc piątka najlepszych, naszym zdaniem, gier w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Naszą listę otwiera Jedi Knight 2, Jedi Outcast produkcja oferująca świetną jakość właściwie w każdym aspekcie. Historia intrygowała, rozgrywka była różnorodna, a żadna lokacja nie zatrzymywała nas zbyt długo. To także pierwsza gra, która naprawdę dobrze przedstawiała walkę na miecze świetlne i niemal perfekcyjnie oddawała ducha i styl takich potyczek. Twórcy rozumieli, że broń Jedi to nie są zwyczajne kawały żelastwa. Jedi Outcast przewyższał też naszym zdaniem Jedi Academy. Przede wszystkim dzięki obecności jednego charakterystycznego i charyzmatycznego bohatera. Przeżywanie przygody jako Kyle Kataran było niezwykle angażujące. Wciągający okazał się także tryb sieciowy, szczególnie wtedy, kiedy utalentowani moderzy stworzyli naprawdę niesamowitą modyfikację Movie Battles. Tie Fighter udowodniło, że nawet zręcznościowe latadło może oferować interesującą i angażującą fabułę. Gra stanowi tak naprawdę rozbudowaną i lepszą wersję swojej poprzedniczki, czyli X-Wing. W 1994 roku oprawa graficzna imponowała, a smaczku do i tak świetnej atmosfery dodawał fakt, że tym razem stawaliśmy po stronie tych złych w uniwersum Star Wars. TIE nie był zaawansowanym symulatorem, ale mimo to rozgrywka była na tyle wymagająca, że potrafiła przyciągnąć do ekranu na długie godziny, nawet pomimo faktu, że nie oferowała trybu wieloosobowego. Ten wprowadzono dopiero w kolejnej odsłonie cyklu. Można powiedzieć, że Rogue Squadron to duchowy spadkobierca TIE i X-Wing'a. Nieco bardziej nowoczesny i dynamiczny, jednak równie wspaniały, a według wielu nawet lepszy. System sterowania i kontrola nad myśliwcem były cudowne w każdej odsłonie tego cyklu, a strzelanie do przeciwników sprawiało mnóstwo frajdy. Misje były zróżnicowane, rozgrywka oferowała odpowiednią dawkę wyzwania i adrenaliny. Część druga okazała się jeszcze bardziej różnorodna, efektowna i ładniejsza. Szkoda tylko, że nie trafiła na pecety. Rogue Squadron oferowało też zupełnie nową historię, bardzo dobrze poprowadzoną zresztą. Scenarzyści nie poszli tu na łatwiznę i nie rzucili nas po prostu do bitew znanych już z filmów. Nieco gorsza okazała się niestety trzecia część cyklu, ale cóż, wypadki się zdarzają. Pierwsza część natomiast nawet dziś wygląda nie najgorzej i warto się nią zainteresować. Battlefront 2, podobnie jak pierwsza odsłona serii, szybko podbił serca fanów gwiezdnych wojen. To jedyna w swoim rodzaju produkcja, która pozwoliła wziąć udział w największych bitwach z uniwersum. Gra wyróżniała się na tle innych strzelanek. W dowolnym momencie można było na przykład aktywować widok zza pleców postaci. Twórcy wprowadzili też przemyślany system bohaterów, czyli wyjątkowo silnych jednostek. Całości dopełniał tryb kosmicznych potyczek, a także obecność różnorodnych pojazdów. Twórcy zaproponowali nie tylko świetną zabawę wieloosobową, ale nawet przygotowali naprawdę rozsądne i dopracowane tryby dla pojedynczego gracza. Choć nie była to tradycyjna kampania, to i tak strzelanie do komputerowych przeciwników było satysfakcjonujące. Drugi Battlefront połączył wszystko co najlepsze w różnych grach ze Star Wars w tytule. Szkoda, że z przyczyn technicznych trudno dziś znaleźć zapełnione serwery, dlatego też mamy nadzieję, że nowy Battlefront zaoferuje chociaż część ogromu zawartości proponowanego przez oryginalne odsłony. Naszą krótką listę zamyka Knights of the Old Republic od studia BioWare, produkcja z najbardziej znanym i intrygującym chyba twistem fabularnym w historii gier. Kotor przedstawiał interesującą opowieść tajemniczego bohatera, który okazał się być całkiem utalentowanym użytkownikiem mocy. Naszym zadaniem było powstrzymanie niejakiego malaka, który stanowił zagrożenie dla pozostałych przy życiu rycerzy Jedi. Akcja osadzona została w bardzo intrygującym okresie, tak naprawdę nieznanym szerszej publiczności, ponieważ na tysiące lat przed wydarzeniami znanymi z filmów. Dzięki temu twórcy mogli popuścić wodze fantazji i pokazać świat, w którym miecze świetlne nie były wcale taką rzadkością. Jak zwykle u Bioware, również w kotorze znalazło się mnóstwo ciekawych postaci, w tym także oczywiście naszych towarzyszy, którzy dołączali do drużyny. Dajemy głowę, że każdy, kto zagrał w ten tytuł, do dziś pamięta Droida HK47 czy chociażby Bastille. Ponadto sama rozgrywka była wciągająca, choć mechanika opierała się na zmodyfikowanych zasadach Dungeons and Dragons, trzeciej edycji bodajże, to przedstawienie walki w pełnym trójwymiarze i z mnóstwem efektów sprawiało, że starcia zawsze były ekscytujące. No i to wszystko z naszej strony. A teraz wasza kolej. Powiedzcie, jaką grę z uniwersum gwiezdnych wojen to wy wspominacie najmilej. A tymczasem do zobaczenia w kolejnych materiałach.